wczoraj Kolonia Gaj, po meczu w poniedziałek, czwartek Rallyland, piątek, sobota, niedziela też Rallyland, mieliśmy jeździć we wtorek, ale zrobiłem sobie wolne, bo już tych kilometrów trochę natłukłem po prostu, żeby odpocząć. Pojeździliśmy wczoraj nową ewolucją Fiesty na Kolonii Gaj. Nie czuć wielkiej różnicy, czuć przede wszystkim tą różnicę w momencie. Można chodzić wszystko bardzo wysokimi biegami. To jest fajne, bo lubię szanować prędkość i te wysokie biegi, jak nie trzeba zbijać, potem się rozpędzać, to bardzo jest korzystne dla mojej koncepcji. Pojeździliśmy wczoraj po suchym, przyczepnym. Ustawiliśmy, wydaje mi się, że znaleźliśmy kierunek ustawienia samochodu na pierwszy i trzeci odcinek pierwszego dnia. Skupiamy się teraz na tym nierównym, do tego jesteśmy na różance. Staramy się samymi klikami coś poprawić, nie jakimiś wysokościami, dlatego żebyśmy po pierwszym momencie sami mogli wyjść i spróbować zrobić, poprawić coś samemu na ten najbardziej nierówny OS. Czyli czujesz się dobrze przygotowany? Ogólnie, po sezonie. Kurde, a ten Świdnicki to jest bardziej, już nieraz powtarzałem, bardziej wyścig niż rajd. Jest niesamowite tempo. Jest wiele miejsc po prostu na odwagę, nie, że jakiejś wiedzy, coś możemy wykombinować i sobie zaplanować przez to. Wiele miejsc jest po prostu na odwagę, takich, nie to, że wyjdzie, nie wyjdzie, ale po prostu trzeba zacisnąć zęby. Nie do końca mi coś takiego odpowiada, tym bardziej jeszcze, że reszta kierowców jechała już ten rajd R5, a największą różnicą w jeździe R5 jakiegoś odcinka i jego kolejnego przejazdu jest to, że zwiększamy przede wszystkim tempo jadąc innym biegiem. Nie, wiadomo, że każdy kolejny przejazd uczy, rozpoznajemy OS i jedziemy szybciej, ale w R5 niesamowitym tematem jest to, że jak już raz przejedziemy, to potem wiele miejsc przede wszystkim przejeżdżamy wyższym biegiem. Ile wejście w zakręt takie samo, to przez ten wyższy bieg na wyjściu mamy 20 więcej. Jak to sobie zsumujemy, to potem wychodzi jakaś kosmiczna różnica. Do tego jak dodamy agresję i odwagę w niektórych miejscach, myślę, że ten rajd nie będzie pod nas. Pojedziemy sobie spokojnie swoim niedzielnym tempem i właśnie, zobaczymy, gdzie będziemy. Właśnie wielu kibiców uważa Ciebie tutaj za faworyta w tym rajdzie. Wiadomo, że doświadczenie akurat w porównaniu do Grześka Grzyba czy Łukasza Hawaja jest znikome. Mówisz, że pamięć tutaj główną rolę może odegrać? No, teraz? Na pewno chłopaki analizują odcinki po onboardach z zeszłego roku, także to już jest potęga, jeśli chodzi o ten rajd. Kurde, no jest mega fajne, pozytywne zamieszanie wokół naszego zespołu, ale jakoś tak na razie jestem na szczęście wyłączony na to wszystko. Dużo kilometrów spędziłem w samochodzie w zimowej przerwie, także chodzę sobie do auta i czuję się, jak już nieraz powtarzam, w domu, w kuchni. Pojedziemy swoje, absolutnie nie będziemy atakować. Na pierwszym OS-ie dostaniemy od chłopaków po 5 sekund. I tak może być, bo to będzie tak naprawdę pierwszy OS, to będzie nawet nie tyle pokaz sił, co kto zrobił przez zimę, tylko pierwszy OS zawsze w Mistrzostwach Polski. Jeszcze taki OS na odwagę, to jest bardziej OS psychologiczny. Bo tam będą niesamowite emocje w związku po prostu z pierwszym startem, pierwszym odcinkiem. Każdy kolejny OS będziemy starać się powoli przyspieszać. Jakby to był inny rajd, trochę bardziej techniczny, albo na nieznanych trasach, to bym się czuł troszeczkę pewniej. Czyli rajd Świdnicki nie należy do Twoich ulubionych, tak? No, myślałem jako kibic, że go najbardziej lubię, jest moim ulubionym, ale pod względem jazdy, przez to, że te OS są non-stop takie same, to czyli może tak, być jako, ciężko. Jako kibic lubisz, jako zawodnik niekoniecznie. Nawet powiem Ci, wolałbym niektóre miejsca, jak na przykład na Rościszowie dojazd od Glinna, jest taki szybki prawy, tam gdzie Tomek Czopik wypadł kilka lat temu, to aż sam z radością bym sobie usiadł w okularkach na siodełku i oglądał sobie zmagania, no ale cóż, każdy jeździ po tym samym, atakujemy również, ale z dużą dawką marginesu. Kibice, którzy stoją przy trasie, którzy wiwatują na Twoją cześć, machają Ci, czy działają na Ciebie mobilizującą? Tak, to chyba na każdego działa bardzo pozytywnie. Tak, ale czy w danej chwili to Cię rozprasza, czy jednak... Nie, absolutnie nie rozprasza. W ogóle mam jakiś taki, nie wiem, czy to plus czy minus, jak jadę na odcinku, to jakieś mam bardzo szerokie pole widzenia i widzę, o, tu stał Kaziu, ten pali papierosa, ten robi grilla. Fajne to jest, bo widać, gdzie kto stoi, kto co robi. Nie skupiam się na tym, ale widzę to wszystko. I jeszcze jak wszyscy kibicują, to jest... To bardzo fajnie. Fajnie. Nas to cieszy przynajmniej. I na pewno Was znajdę, gdzie będziecie stali. Powiem Wam po pierwszej pętli, gdzie staliście. Myślisz, że dasz radę? No ale, no, ale wiesz, nie chowajcie się w trzecim rzędzie. No tak, tylko żeby po... Nas to może po flagach też będziesz mógł poznać. To prawda. Nas to jest inna sprawa, ale no, bardzo nas to cieszy. To powiem Wam, w jakich spodniach staliście. W jakich spodniach. Przy okazji serdecznie zapraszam wszystkich kibiców na rajd Świdnicki. Zapraszam do kibicowania. Róbcie zawody, kto ostatni wyjdzie spod kół samochodu. Oczywiście żartuję, ale naprawdę emocje są niesamowite w samochodzie, jak widać wielu z Was na odcinkach kibicuje.
przy okazji pozdrowienia dla grupy rajdowej Brodacz. Do zobaczenia na rajdzie.